Sabina Głuch, witam i zapraszam na wiadomości Beskid News. W dzisiejszym wydaniu: Earl Thomas w chacharni, balet Magnifikat w Bielsku Białej, My siejemy z Arką, Andrzej Duda lepszy w pierwszej turze wyborów, remis górali z Zawiszą Bydgoszcz, przedszkoliada wiosna 2015, rodzinna majówka w Dolinie Biłej, noc muzeów w BWA. Zaczynamy! 7 maja w klubie Chacharnia wystąpił Earl Thomas. Earl Thomas, uznany na całym świecie amerykański wokalista soulowo-bluesowy, po raz kolejny odwiedził Polskę. Tym razem tego wyjątkowego głosu mogliśmy posłuchać w Chacharni. Co sądzisz o polskiej publiczności? Gram na całym świecie. Polska publiczność jest najlepsza. Odkryłem to 3 lata temu, kiedy po raz pierwszy tu przyjechałem. Zagraliśmy wtedy tylko 2 koncerty. Kiedy wyjeżdżaliśmy, pomyślałem, że ta publiczność jest wspaniała. Świetnie się bawiliśmy i pomyślałem też, że bardzo chcę tu wrócić. Za drugim razem spędziliśmy tutaj 7 dni i daliśmy 5 koncertów. I publiczność na wszystkich koncertach była niesamowita, cudowna. Tym razem zagramy 18 koncertów. Ten jest 9. I znowu doświadczam tego samego. Świetna publiczność. This is our 9th show of 18. And again, I had the same experience with a great audience. Hello to the Beskid News audience. Hello. So nice to meet you. I'm Earl Thomas. W miniony piątek na deskach Bielskiego Centrum Kultury zaprezentował się balet Magnifikat.
Niezwykła mieszanka wielu odmian tańca, połączona z głębokim i poruszającym przesłaniem. Tak w skrócie można scharakteryzować spektakle wyjątkowego zespołu baletowego. Radek Siewniak, prezes Stowarzyszenia Do Źródła. I nie mogę jakby nie zacząć od innego pytania. Jaki jest związek stowarzyszenia z tym baletem? No taki, żeśmy się zaprzyjaźnili jakieś 8 lat temu w Gdańsku. Spotkałem ich tam na spektaklu, który wystawiali na ulicy Długiej w Gdańsku. Tam się poznaliśmy i po 4 latach zaprosiłem ich jako właśnie prezes stowarzyszenia do Polski. I po raz już wtedy 4. Obecnie będą już po raz 7 u nas występować w naszym kraju. Tym razem bielska publiczność miała okazję obejrzeć najnowszy spektakl baletu Magnificat Face to Face. Przesłanie jest to, że Bóg jest dobry. To chcemy opowiadać i artyści opowiadają o tym przez muzykę, przez taniec, również przez słowo. No i to przesłanie dotyka, ponieważ każdy z nas, myślę, że potrzebuje, jest pragniony. Nie każdy o tym powie, nie każdy się do tego potrafi przyznać, miłości. Występ amerykańskiego baletu spotkał się z ogromnym zainteresowaniem publiczności, która entuzjastycznie zareagowała na ten wyjątkowy teatralno-muzyczny spektakl. Ósmego maja na Starym Rynku w Bielsku-Białej Fundacja Ekologiczna Arka zorganizowała akcję edukacyjną My się jemy. Podczas inauguracji dzieciaki z bielskich szkół i przedszkoli sadziły wyhodowane sadzonki dyni do doniczek z recyklingu. Do sadzenia wykorzystany został kompost z przydomowych kompostowników. Projekt My się jemy oraz kompostownik Cud Życia to są takie akcje, w których zachęcamy mieszkańców Bielska-Białej do tego, żeby zakładali przydomowe kompostowniki, do tego, żeby zajęli się swoimi ogródkami, żeby sami uprawiali rośliny, ponieważ z tego możemy czerpać naprawdę duże korzyści. My siejemy to akcja edukacyjna promująca zakładanie ekologicznych ogrodów owocowo-warzywnych. Pamiętajmy, produkując owoce i warzywa we własnych ogrodach, mamy pewność, że to, co znajduje się na naszych stołach, jest zdrowe. Andrzej Duda i Bronisław Komorowski zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości uzyskał 34,5% głosów, natomiast urzędujący prezydent 33,1% głosów. Trzecie miejsce zdobył Paweł Kukiz z ponad 20% poparciem. Frekwencja wyborcza wyniosła niecałe 50%. Druga tura wyborów odbędzie się 24 maja. TS Podbeskidzie zremisowało przed swoją publicznością z drużyną Zawiszy Bydgoszcz. Za nami kolejny mecz górali. Tym razem drużyna pod wodzą Dariusza Kubickiego zapisała na swoim koncie 1 punkt. Zarówno o gospodarzach, jak i gościach można powiedzieć, że dobrze radzili sobie w defensywie, natomiast ofensywa nieco szwankowała. Najlepszą okazję dla górali kibice oglądali tuż po świetnej zespołowej akcji. Na liście strzelców miał szansę zapisać się Demian. Niestety, słowacki napastnik nie sięgnął futbolówki. Groźnie było także w końcówce pierwszej połowy. Tym razem jednak dokładnego podania Sokołowskiego nie wykorzystał Chmiel. Druga połowa fantastycznie rozpoczęła się dla Zawiszy. Goście już w 7 minucie cieszyli się z gola. Na szczęście taka sytuacja nie wpłynęła negatywnie na gospodarzy, choć na odpowiedź musieliśmy czekać aż do 76 minuty. Kolejna bramka dla górali padła w 88 minucie. Niestety Podbeskidzie nie cieszyło się zbyt długo prowadzeniem, bo po niespełna minucie mieliśmy już remis. Teraz kibicom pozostało z niepokojem obserwować sytuację w tabeli i mocno trzymać kciuki za górali. W
pierwszą niedzielę czerwca na sztucznej murawie boiska przy ulicy Młyńskiej rozpocznie się 5. edycja przedszkoliady. Organizatorzy: gmina Bielsko-Biała, Futbol Akademii Bielsko-Biała oraz Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji czekają na zgłoszenia do 26 maja. 16 maja na terenie rekreacyjnym przy przedszkolu w Szczyrku Biłej odbędzie się rodzinna majówka. O godzinie 16 rozegrany zostanie mecz piłki nożnej Biła kontra Podmagóra. Później odbędzie się zabawa przy muzyce na żywo z zespołem Gringo. Wstęp wolny. Noc muzeów w Galerii Bielskiej BWA będzie związana z obchodami 70-lecia Związku Polskich Artystów Plastyków w Bielsku-Białej. Wydarzenia i atrakcje nocy muzeów nawiązywać będą do wystawy Kochajmy naszych artystów. 70 lat obecności Związku Polskich Artystów Plastyków w Bielsku-Białej 1945-2015. Każdy gość nocy muzeów otrzyma zamiast biletu wstępu pocztówkę z archiwalnym zdjęciem pawilonu wystawowego z lat 60. XX wieku oraz kart kina uprawniające do konsumpcji w bufecie 70-lecia. Zapraszamy. To wszystko na dziś. Żegnam się z Państwem, życząc miłego popołudnia.